Przyszło nam żyć w bardzo dobrych czasach. I to właśnie o dobrych czasach dzisiaj będzie. Złe czasy sprawiają, że pojawiają się silni ludzie. To jest taka sekwencja kolejnych wydarzeń. Złe czasy, ludzie muszą się sprężyć, muszą bardziej intensywnie pracować, myśleć, być uważni. To sprawia, że są silniejsi. Silni ludzie, mocni ludzie robią dobre czasy. Nauczyli się żyć, ciężko pracować. Są w stanie uczynić świat lepszym, bezpieczniejszym, bardziej dostatnim. Ale w tym dostatnim, lepszym świecie ludzie nie muszą się o nic martwić, ci, którzy przychodzą po nich. I tacy... Jest ryzyko, że będą słabi. No, nie zmagali się z trudnościami. Więc te dobre czasy sprawiają, że pojawiają się słabi ludzie. Natomiast słabi ludzie powodują, że czasy robią się znowu złe. I tak to w kółko potrafi się kręcić. Złe czasy robią mocnych ludzi, mocni ludzie robią dobre czasy robią słabych ludzi, a słabi ludzie robią złe czasy. I tak znowu. Czy były kiedyś lepsze czasy niż te nasze dzisiaj? Przyjrzyjmy się kilku sferom. Tak najpierw może będzie trochę statystycznie, ale później rozwiniemy się duchowo. Spójrzcie na zegarki, o której zaczynam, żeby tak się zmieścić. Będziecie mi dawać znaki dymne. No dobrze, to zacznę takim zapytaniem do starszych osób. Gdyby wam kiedyś powiedziano tych 30-40 lat temu, że jak pójdziecie na emeryturę, to każdy będzie miał kolorowy telewizor, pralkę automatyczną, lodówkę. W tej lodówce będzie coś więcej oprócz światła, a półki w sklepach będą pełne i każdy coś będzie mógł kupić. No wiadomo, nigdy nie można wszystkiego, ale coś będzie można kupić. Czy bylibyście zadowoleni, czy bralibyście coś takiego w ciemno? Są zainteresowani, przenosimy się 40 lat temu, tak? I ktoś wam daje taką propozycję takiej emerytury. No wszyscy są zadowoleni. Jeszcze o samochodzie. O, jeszcze nie, o samochodzie nie powiedziałem, że będziecie mogli jeździć jakimś tam samochodem. Tak bez talonów? Tak po prostu. No wszyscy by to brali, no. A dzisiaj wszystkie luksusy, jakich można sobie pomyśleć, na wyciągnięcie ręki. Zmywarki, by ktoś chciał, nie ma problemu, to parę złotych dzisiaj. Banany będziemy jedli. O, banany będziemy jedli, tak? Ja pamiętam z bananami, banany się rzucali banany na święta. Jak ja dostawałem banana, to nie gryzłem tego banana, tylko lizałem go jak loda. No? Pamiętam takie czasy. Co tam jeszcze było w tych czasach? No ja pamiętam, kartki pamiętam, jak przez mgłę, jeżeli ktoś chciał coś kupić z takich towarów luksusowych, jakiś cukier, jakieś wędliny czy czekoladę, to były kartki. Człowiek szedł do sklepu, tak? Niektórzy się uśmiechają na wspomnienie tych czasów. No, to były dobre czasy były, bo młodzi byli, ludzie to wtedy tak dobrze wspominają, ale kartki to chyba nic dobrego. Co tam jeszcze było z takich ciekawostek? No ja pamiętam, bo ja pochodzę z Katowic, mój ojciec pracował na kopalni i były takie specjalne sklepy, się nazywały sklepy G, dla górników. I górnicy część swojego wynagrodzenia dotrzymywali na takie specjalne książeczki i można było te książeczki, pieniądze z tych książeczek wykorzystać tylko w tych sklepach dla górników. Pamiętam, jak kupiliśmy narty dla całej rodziny i nigdy na tych nartach nawet nikt nie jeździł, one cały czas leżą w piwnicy, ale były narty. Rzucili narty, trzeba było kupować. Kupowało się, co było. Takie czasy. Jak dostałem klocki Lego, taki mały zestaw, to był taki zestaw, że wszystkie klocki to by mi się w dwóch garściach zmieściły. To każdego dnia 5 razy rozkładałem, układałem na nowo i tego robota... On miał wszystkie konfiguracje możliwe, moje osobiste adaptacje.
To był mój największy rodzinny skarb. Tak, dorośli też się bawili tymi klockami Lego. A dzisiaj klocki Lego to na kartony można kupić, na kilogramy. W Biedronce klocki Lego, wszędzie. Komputery. Jak już zacząłem być trochę większy, to zaczęły się pojawiać komputery. Pierwsze to były takie na kasety magnetofonowe, żeby wgrała się gra, w którą dzisiaj nikt by nawet nie zagrał, bo nawet na starej Nokii czarno-białej są lepsze gry niż tamte gry z komputera, gdzie trzeba było pół godziny czekać, zanim taśma magnetofonowa wydająca różne dźwięki w końcu załaduje jakąś grę, dwa kwadraty, które tam między sobą coś tam, jakąś interakcję mają. Dzisiaj w każdej komórce cała plejada, jak salon gier komputerowych z tamtych czasów, a nawet lepiej. Pierwszy dysk twardy, który do komputera miałem, miał 40 megabajtów. Kosztował pół górniczej wypłaty. Na tym dysku 40 megabajtów to dzisiaj 10 zdjęć z komórki można zmieścić. A może nawet 7, bo to różne są komórki. Samochody. No to już w ogóle historia, jakieś losowania, loterie, polmozbyty. A dzisiaj, jak przeszedłem się po parkingu, to dobrze, że przyjechałem wcześniej, bo ci co później, to nie wiem, czy się w ogóle zmieścili tutaj. Kampus taki wielki, a samochody się nie mieszczą. Taki ładny dzień, wypolerowany, ładnie wyglądają. No dobre czasy, dobre czasy. No praca. Kiedyś pracę mieli wszyscy obowiązkowo, coś tam się zarabiało, kartki były, niektórzy zadowoleni, bo młodzi byli. A dzisiaj, no nawet patrząc na tą pracę, niektórzy mówią, że nie ma pracy, ale ja z mojej perspektywy to bym powiedział, że jak ktoś ma chęć do pracy i tak jest gotów się zmęczyć, bo to też jest ważne, trochę zdrowia też jest potrzebne. Może troszeczkę szczęścia, ale tej pracy to jest. Ci, którzy chcą pracować, to nie mogą nadążyć. To przekazują wszystkim dookoła pracę. Jest tak? No jest tak. To było 12 lat temu, 14 lat temu. Pierwszy raz pojechałem za granicę do pracy, do Norwegii. Jako student seminarium. Tutaj w Podkowie zarabiało się zawsze dobrze. Gdzieś tam u sąsiadów można było grabić liście. Pamiętam, wtedy zarabialiśmy 5 zł na godzinę. I to było super, bo moi koledzy gdzieś tam w Polsce, ktoś w tartaku zarabiał 2,70. Ja mówię, to przyjedź do Podkowy, postudiujesz w Podkowie będziesz liście grabił za 5 zł. I pojechaliśmy do Norwegii i zarabialiśmy w ciągu godziny 50 zł. Powiem wam, że nic mnie nie bolało. Ręce nie bolały, nogi nie bolały. A jak na chwilę przychodziło jakieś znużenie, to sobie przypominałem, ile w Polsce trzeba pracować, żeby tyle zarobić. I od razu wszelkie zmęczenia odchodziły. Pracowaliśmy po 12-14 godzin na dzień, 6 dni w tygodniu. Nic nie bolało. Ale świadomość była taka, że w ciągu dnia zarabiam tyle, co w Polsce w ciągu 2 tygodni. A w ciągu wakacji byłem w stanie zarobić więcej niż człowiek solidnie, fizycznie pracujący w Polsce przez cały rok. Z takiej Norwegii wracałem jak król. Takie czasy. A teraz Polska jest takim dobrym miejscem i cieszę się, że naprawdę żyjemy w takich czasach, kiedy pracę mogą znaleźć ludzie, każdy, kto chce popracować. Z Polski i nie Polski. I bardzo dobrze. Promocje. Ojejku, z tymi promocjami to dzisiaj strach do sklepu wejść. Ja to tylko 2 razy w roku chodzę. Jak są te promocje? Idę raz, później idę drugi raz i mam na cały rok spokój. Kiedyś w tej Norwegii się dziwiłem, jak to możliwe,
że za godzinę pracy ja mogę pójść i dwie koszule kupić. Albo dwie pary spodni. A patrzyłem, a ludzie oberwani chodzili, a ja kupowałem super koszule i garnitury i wszystko gdzieś tam na tych promocjach. A dzisiaj to wszystko w Polsce, już w szafach się nie mieści. Tak? Wiecie coś o tym, że się w szafach nie mieści? No, aż wstyd głową kiwać, nie? Tak. No dobrze, to teraz tak trochę sobie poopowiadaliśmy. Takich kilka moich refleksji, wspomnień. Być może ktoś z was inne był poopowiadał porównania dawnych czasów i tych dzisiejszych. Jak to dobrze, może niedobrze. Ale powiem wam kilka statystyk. One dają nam taki obraz tego, jakie to czasy. Kiedyś dawno temu słyszałem podobne porównanie i zaczerpnąłem do najnowszych danych. Gdyby cały świat zmniejszyć do grupy osób, do takiej wioski 100-osobowej. Nas jest dzisiaj może trochę więcej niż 100 osób, ale tak mniej więcej, tak jak my tutaj. To jakby wyglądało przekrój naszej małej wioski? 25 osób to byłyby dzieci. 61 Azjaci, 12 Europejczyków, 30 białych, 33 chrześcijan, 21 muzułman, 13 hinduistów, 6 buddystów, 1 osoba wyznania mojżeszowego, 11 niezbyt religijnych, tylko 3 ateistów. To ciekawe. Nieraz nam się tak wydaje, prawda, że wokół nas prawie sami ateiści, a tutaj na świecie raptem 3%. 17 mówi po chińsku, 9 po angielsku. 30 ma wystarczająco jedzenia, 15 cierpi na nadwagę. Ale 50 połowa wioski jest niedożywiona, 20 głoduje, a 1 umiera z głodu. 48 osób nie może swobodnie wyznawać swoich przekonań religijnych i politycznych. Grożą za to poważne konsekwencje, jeżeli ktoś się nie zgadza z panującymi ogólnie poglądami. 20 osób żyje w strefie bombardowań, działań militarnych, ciągłego narażenia na niebezpieczeństwo. 12 osób nie potrafi czytać. Tylko 1 osoba skończyła studia. 6 szkołę średnią. 5 dzieci pracuje niewolniczo. 1 kobieta posiada mały kawałek ziemi. 12 osób ma swój komputer, 8 z dostępem do internetu, 12 osób jest niepełnosprawnych. 43 osoby mieszkają bez podstawowych warunków sanitarnych. 20 osób nie ma czystej wody do picia. Do 6 ludzi należy 60% majętności całej wioski. 5 osób było kiedyś już na wakacjach. Do kina chodzi 1 osoba, ciągle ta sama. 21 osób spośród naszej 100-osobowej wioski ma 1 euro lub mniej na utrzymanie, wyżywienie na cały dzień. 21 osób. Wioska wydaje 15 razy więcej na sprawy militarne niż na pomoc humanitarną. I takie podsumowanie tego. Jeżeli masz w lodówce coś więcej oprócz światła, ubranie w szafie, łóżko, dach nad głową, to jesteś bogatszy niż 75% ludzi na świecie. Te najbardziej podstawowe rzeczy, jeżeli je masz, to jesteś bogatszy niż 75% ludzi. A jeżeli masz jeszcze jakieś oszczędności, coś w portfelu i coś tam w banku, to znaczy, że jesteś w 8% najbogatszych ludzi na świecie. Wystarczy dzisiaj mieć trochę zdrowia, trochę szczęścia, trochę dyscypliny takiej osobistej, wewnętrznej. Praca się znajdzie. Żyjemy w dobrych czasach. Przykazanie mówi,
sześć dni będziesz pracować, a siódmego dnia będzie szabat, odpoczynek. Zatem przykazanie mówi, my często kładziemy nacisk na ten odpoczynek, a czasem warto zwrócić uwagę o tej pracy. Sześć dni będziesz pracować. Nie pięć, nie cztery, tylko sześć. Wszystko, co mamy, cokolwiek zostało nam dane, te możliwości, te dobre czasy, są darem od Boga, żebyśmy dobrze z Niego korzystali. Warto pamiętać o tych dobrych czasach, w których przyszło nam żyć, póki jeszcze są. Chyba nie będzie dla was jakąś niespodzianką, jeżeli powiem, że Pismo Święte, proroctwa zapowiadają, że to wszystko się skończy. A jeżeli chcecie mieć jeszcze biblijne na to potwierdzenie, to bardzo adekwatną historię Starego Testamentu przeczytam. Z Księgi Rodzaju 41 rozdziału. Tam jest historia Józefa, który znalazł się w Egipcie. Wtedy rzekł Józef do Faraona. Sny Faraona oznaczają jedno i to samo. Bóg oznajmia w nich Faraonowi, co zamierza uczynić. Siedem krów pięknych to 7 lat, a 7 kłosów pięknych to też 7 lat. Jest to bowiem sen jeden. 7 krów chudych i szpetnych, które wyszły za tamtymi, to 7 lat. A 7 kłosów pustych i wysuszonych przez wiatr wschodni, to 7 lat głodu. To miałem na myśli, gdy powiedziałem Faraonowi, że Bóg oznajmił Faraonowi, co zamierza uczynić. Nadejdzie teraz 7 lat wielkiej obfitości w całej ziemi egipskiej, a po nich nadejdzie 7 lat głodu i zapomną, że była wielka obfitość w ziemi egipskiej i głód wyniszczy ziemię. Także nikt nie będzie pamiętał o obfitości w kraju z powodu tego głodu, który nastąpi, gdyż będzie on bardzo ciężki. My wiemy o tym, że wydarzenia z Egiptu, plagi, które spadają na Egipt, później wyjście, cudowny ratunek Boży, to wszystko są przykłady tego, jak świat będzie wyglądał przy przyjściu Pana Jezusa. To są wszystko analogie. I również w tym widzę niezwykłą analogię. Jakie mamy dzisiaj czasy? Bardzo dobre. Prosperity. Powodzi się. Pan Bóg mówi, pamiętaj, że te czasy mogą się skończyć. I co wtedy będzie? Jesteście gotowi na to, że skończą się dobre czasy? Na to, że można sobie pójść na promocję i generalnie jest bardzo dobrze? Gdzie będziemy wtedy? Gdzie ty będziesz? Gdzie ja będę? No, gdyby wziąć jeszcze inną sferę. Edukacja. Mówiąc o Biblii, o wszystkim wokół. Dzisiaj można się uczyć, nie wychodząc z domu. W internetach znajdziecie wszystko. Jak chcecie, możecie uczyć się szydełkowania, spawania, wszystkiego. Jakikolwiek macie pomysł i zawsze chcieliście się uczyć języków obcych, nie ma problemu. A później można to wykorzystywać na co dzień. I bardzo mi jest przykro, kiedy w takich okolicznościach, kiedy mamy takie możliwości na wyciągnięcie ręki i za darmo, ktoś zostaje mistrzem komputerowym, komuś tam się cały czas wyświetlają kolejne rekordy uprawy truskawek na Facebooku. Marnowanie czasu. Albo bardzo taki charakterystyczny klub, do którego niektórzy się zapisują. Właśnie Facebook daje takie miejsce, gdzie można powiedzieć, gdzie się pracuje. I niektórzy mają takiego pracodawcę, szlachta nie pracuje. Tak być może kojarzycie. A może niektórzy zapisani są do takiego klubu. No powiem wam, że gdyby nie Biblia i edukacja, która sprawiły, że ten świat wygląda inaczej, to ta szlachta to by dzisiaj biegała z motykami po polu, a pan pleban strzelaliby batem nad głowami, żeby tej szlachcie dobrze robota szła. Nie doceniamy czasów, które się zmieniły i możliwości, które mamy. Z tymi językami, no nic tylko brać i się uczyć. Ludzie, którzy uczą się języków, bardzo lubię, nie mogę sobie odpuścić, żeby tego nie powiedzieć. Ludzie, którzy uczą się języków obcych, dzielą się na 2 grupy. Jedna grupa to są samouki, czyli ci, którzy wzięli i się zaczęli sami słówek uczyć i tak w ogóle
to ciężko pracowali nad językiem, więc jedna grupa to samouki, a druga grupa to wiecie jaka? Nieuki. Nie ma innej grupy. Albo się ktoś weźmie za naukę i się nauczy, albo się nie nauczy. I tak jest ze wszystkim. A jak się człowiek nauczy języków, to może wsiadać w tanie linie lotnicze i lecieć, odwiedzać kraje, uczyć się, poznawać kultury, ludzi, być misjonarzem. Cały świat się nagle otwiera. Takie czasy, w których przyszło nam żyć. Biblia na wyciągnięcie ręki, w dziesiątkach przekładów. A jak chcesz się uczyć hebrajskiego i greckiego, to nic trudniejszego niż otworzyć którąś z dziesiątków stron internetowych i się zacząć uczyć. I jak się przyłożysz, to będziesz czytać Biblię po grecku i po hebrajsku. Żaden problem, tylko trochę energii. Jednym przyjdzie szybciej, drugim wolniej. Kiedyś ludzie, głosząc Ewangelię, jak o Waldensach nieraz wspominamy z Wielkiego Boju, zaszywali fragmenty Pisma Świętego, ręcznie przepisane gdzieś tam na tych kamiennych stołach, żyjąc w surowych Alpach. Zaszywali je w ubraniach i nieśli do ludzi, żeby przekazać im światło Ewangelii. A dzisiaj, mając to wszystko, nie stanowi to dla nas wielkiego wyzwania, wartości, bardzo często. Seminarium zaprasza, robi różne promocje i powiem wam, że jakby ktoś nawet pieniędzy nie miał, to też by mógł studiować teologię. Myślę, że i Pan Bóg znajduje środki, ludzie też się znajdą, którzy pomogą. Gorzej z tym, że ludzie nie odpowiadają na powołanie, które Pan Bóg kieruje do serc. Seminarium zaprasza, a ludzie mają inne plany. Tak, wolność, którą mamy. Wolność słowa, głoszenie Ewangelii, bez ograniczeń, przynajmniej w naszej szerokości geograficznej. Tak jak miałem dzisiaj okazję opowiadać w czasie zachęty misyjnej, inspiracji, można wyjść na środek ulicy w centrum Warszawy z mikrofonem w ręce i opowiadać o reformacji, mówić o tym, co Biblia mówi, co Kościół naucza, a nie jest prawdą. Żaden problem. Włos z głowy nie spadnie. Takie czasy. Pomyśleć sobie je nawet 30 lat temu. Czy można by coś takiego robić? Wątpię. A co będzie za 30 lat? Nie wiem. Ale wiem, że pewnego dnia będzie gorzej. Jeżeli Pan Jezus nie przyjdzie, a zanim przyjdzie, wiemy, że tak będzie. Mamy wyjątkowe możliwości i czasy. Lubię nieraz wracać do pewnych lektur. Przyniosłem z sobą trzy takie najbardziej znaczące dla mnie osobiście. Pierwsza książka, Cierniste drogi. Ja ją wciąż czytam, bo nie jestem w stanie przeczytać jej tak w całości. Czytam kilka rozdziałów i one są tak ciężkie, że znowu odkładam książkę na chwilę później. Zna ktoś tą lekturę? Kilka osób zna. O tym, jak to ludzie w czasach komunizmu za spotkania biblijne, za głoszenie Ewangelii, już nie wracali do domu, nie musieli być misjonarzami i pastorami, po prostu poszedł człowiek na spotkanie biblijne, a później jechał już pociągiem na Sybir. A na Sybirze to nie jest tak całkiem fajnie. Spędzali tam 10 lat za to, że byli na spotkaniach biblijnych, a mimo to chodzili. I Kościół był gorący i aktywny, pełen energii. Niezwykłe historie. Druga książka. Przebacz mi, Nataszo. Człowiek, który pracuje dla służb specjalnych Związku Radzieckiego, w takiej bojówce, która zwalcza chrześcijan. Związek Radziecki patrzył na chrześcijan jako na ludzi chorych psychicznie, którzy psują system, opowiadają o jakimś niebie, a tutaj trzeba konkretnie brać cegły i budować nasz wspaniały kraj. Zatem, żeby wybić ludziom z głowy głupoty, to takie bojówki wpadały na nabożeństwa z kijami i ze wszystkim, na co mieli ochotę. I robili taką młódzkę. Tytułowa Natasza to piękna dziewczyna, którą szczególnie zapamiętał, bo wpadli właśnie na jakieś spotkanie biblijne. Mówi, taka ładna dziewczyna była. Tak mówi, żal było uderzyć, ale mówi, później już było łatwiej. Została krwawa masa.
zbita. I stąd tytuł, Przebacz mi Nataszu. Ten człowiek się później nawrócił. I myślę sobie, jakby wyglądało nasze nabożeństwo, gdybyśmy żyli w tamtych czasach. I też szczególna dla mnie książka Umrę wolny. Historia pastora, który był młodzieżowym pastorem na Kubie, Hawana, stolica. I ciekawe, bo kiedy zaczynałem czytać tą książkę, miałem dokładnie tyle samo lat i byłem młodzieżowym pastorem w Warszawie. A on na Kubie, tylko trochę wcześniej, inne miejsce. Zakazanie o Lucyferze, który zapatrzył się w siebie, który był tak wspaniały i zbuntował się przeciwko Bogu, trafił do więzienia, bo cenzura, która siedziała na nabożeństwie, stwierdziła, że on chyba o Fidelu Castro mówi. Spędził w tym więzieniu 30 lat, kubańskim, komunistycznym więzieniu. Był wierny Bogu we wszystkim. Ileż sobót spędził w gnojówce po szyję, bo powiedział, że nie będzie pracował w sobotę, bo to jest święty Boży dzień. To są książki, które człowiek czyta i ma łzy pełne, oczy pełne łez i myśli sobie, gdzie ja dzisiaj żyję? I jak korzystamy z tych czasów, w którym żyjemy? Jak korzystamy z tej Ewangelii, która jest na wyciągnięcie ręki i jak możemy o niej opowiadać wszystkim dookoła? I czy korzystamy z tego? Dzisiaj wciąż jest sporo chrześcijan, którzy cierpią z powodu wiary. Często to, co zrobimy, to wyślemy SMS-a, żeby się tam inni też modlili. Ale czy my pamiętamy o chrześcijanach, którzy cierpią? Patrząc na świat wokół nas, muszę przyznać, że naprawdę duża grupa ludzi bardzo gorliwie służą szatanowi. Naprawdę robią to w bardzo systematyczny sposób, zorganizowany, na przykład takie roznoszenie ulotek. Jak pojedziecie do Warszawy i staniecie na chwilę gdziekolwiek, to zaraz macie ulotkę. Szatan ma naprawdę roznosicieli ulotek fantastycznych. Poświęceni ludzie. A ile ma centrów wpływu, ile kościołów byśmy powiedzieli. Wszystkie kluby, które prowadzi, roztomaite. Go, go i nie go, go. Alkohol leje się strumieniami. Ewangelizacja, którą prowadzi diabeł, idzie na pełną parą. Poświęceni ludzie poświęcają swoje życie, swoje rodziny, żeby pracować dla szatana. Robią to całymi sobą. A gdzie my w tym wszystkim z naszą cudowną Ewangelią? Wiecie, Pan Bóg jest niesamowity, bo On nikogo nie popycha, nikomu ręki nie wykręca, nie terroryzuje. Szatan to robi. Często wpędza ludzi w takie okoliczności. Pan Bóg daje nam wolność. Mówi, człowieku, okazałem ci całe moje serce. Cudowne przebaczenie. Golgota. Wszystko. Duch Święty, który chce panować w naszych sercach coraz bardziej. Prosimy, chcemy coraz więcej? Walczymy o to? Czy tylko dyskutujemy i spieramy się? Na forach i na żywo? I wynajdujemy, a ten się źle ubrał, a ten coś tam. Jak wygląda to nasze prawdziwe chrześcijaństwo w tej wolności? Talenty, które Pan Bóg nam daje, rozwijamy je? Czy jest to przedmiotem naszej wielkiej troski? Czy żyjemy sobie tak lekko i przyjemnie w tych dobrych czasach? Księga Estery, 4 rozdział, wiersz 13 i 14. Kiedy wyrok został wydany na Żydów, Estera jako królowa jest w pałacu i wtedy przychodzi wuj Mordochaj i mówi do Estery: nie wyobrażaj sobie, że ty jedna spośród wszystkich Żydów ocalejesz, bo jesteś w pałacu królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skąd inąd, lecz ty i dom twego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny? Została królową, żeby zrobić coś ważnego. No może królową została Estera, a ja? No właśnie chcę wam powiedzieć, że żyjemy jak królowie, królowe, książęta i w ogóle cała świta.
Jakby tak nawet sobie Salomona porównać. Czy myślicie, że Salomon to miał takie łazienki, jak wy macie? Taką lodówkę? Takie wszystkie dobrodziejstwa? Garnitury? No, pewnie miał kilka jakichś tam dobrodziejstw, których my nie mamy, ale powiem wam, że żyjemy jak królowie. Może myślicie teraz o swoich dobrodziejstwach, które mamy. Pan Bóg nam dał takie dobre czasy. Ale wszystko, cokolwiek dostaliśmy, dostaliśmy w pewnym określonym celu. My zmierzamy do dobrobytu, a Pan Jezus poświęcił wszystko, co miał. Przyszedł tutaj, urodził się w stajni, pogardził tym wszystkim. No i teraz taki najważniejszy i ostatni już element tego, co chciałbym powiedzieć. W tych dobrych czasach, kiedy Biblia na wyciągnięcie ręki, kiedy modlitwa na wyciągnięcie ręki, kiedy nabożeństwo na wyciągnięcie ręki, wystarczy kliknąć, jakieś kazanie chcecie inne, to wam się nie podoba, możecie innego posłuchać, a zaraz później jeszcze jednego, bez końca. To wszystko, a wykłady biblijne, teologiczne, jakie chcecie, jakikolwiek temat was interesuje, można poznawać. Pełnia Ducha Świętego na wyciągnięcie ręki. Korzystamy? Możemy znać Go coraz lepiej, naszego Jezusa. Znamy Go coraz lepiej? Czy cały czas tylko pędzimy wokół naszych spraw? Pamiętajmy o tym, że te dobre czasy skończą się. Nie wiem kiedy, ale się skończą. Złe czasy dają mocnych ludzi. Mocni ludzie dają dobre czasy. Dobre czasy dają słabych ludzi, a słabi ludzie dają złe czasy. Pomyślcie, gdzie dzisiaj jesteśmy. Jeżeli dobre czasy sprawiają, że pojawiają się słabi ludzie, czy my już jesteśmy słabymi ludźmi, czy ci słabi ludzie dopiero przyjdą? Ale na pewno będzie gorzej. Zainwestujmy nasz czas, to co mamy najlepszego, naszą relację z Bogiem, żebyśmy byli dzielni i odważni w czasach, nawet najgorszych, które mogą przyjść, nawet wkrótce. Chwała niech będzie Jezusowi za wolność, którą mamy, z której możemy korzystać i wykorzystujmy ją jak najlepiej. Ku Jego chwale. Amen.